Kochani, dzień dobry. Monik z podróży na Słowacji w kraju żylińskim. Odwiedzę 4 regiony z tego kraju, a mianowicie Orawę, Liptow, Kisuce i Tyriec. Jest ze mną Jana, która tutaj przywitam. Ahoj! Ahoj Monika, witaj na najwyższym stredisku lyżiarskim na Słowensku w Jasnej. No właśnie, jesteśmy na Słowensku, na Jasnej, na Chopoku. Tutaj jest ponad 50 km tras narciarskich. A ile jest wyciągów? Presne tak, okrem 50 km zjazdoviek je pre našich návštevníkov prichystaných aj 27 lanoviek a vlekov. Zimą jeździmy, uczymy się jeździć na nartach. Też widziałam, że ludzie spacerują, biegają nawet zimą. Jest świetna pogoda, jest bardzo dużo turystów, bo są ferie zimowe i w Polsce, i na Słowacji. A co robimy tutaj latem? Jasna ponúka veľmi dobré trasy na letnú turistiku, na prechádzky a ponúka predovšetkým krásne výhľady z Chopku. O, i super. I słuchajcie, zapraszam Was oczywiście też tutaj latem. Póki co jesteśmy zimą, jest zimno, a ciepło. Ja już się nie mogę doczekać, jak zobaczycie, jak jeżdżę na nartach. No, mam nadzieję, że postępy będą widoczne, bo zostaję tutaj aż 3 dni, bo w czwarty sobie trochę poodpoczywam, ale żebyście nie odchodzili od telewizorów i internetu, pamiętajcie, że Monik z podróży na Słowacji w kraju żylińskim i będę gotowała, będę tańczyła, przede wszystkim będę jeździła na nartach, a też trochę historii, przyrody na pewno zobaczycie w moim programie, także ahoj! Kochani, jesteśmy w Rohacz-Spelena w Dolinie, prawda? Jest ze mną Patryk Matiszczek, to jest członek organizacji turystycznej w Rohaczu-Spelena. Pozdrawiam Was, witajcie tu w Rohaczach, a jestem rad, że jesteście przyszli. Ja też jestem bardzo szczęśliwa, że przyjechałam tutaj, słuchajcie, podjechaliśmy na 1500 metrów nad poziomem morza. A w letnim obdobie jest tu turystyka, te to nasze krasne kopce, które widzicie za nami, je można widzieć po turystycznych chodnikach. A jeszcze dzisiaj z Patrykiem ugotujemy dla Was taką rozgrzewającą kapustnicę. To jest takie regionalne danie słowackie, bardzo, bardzo popularne też w tym regionie. Także, a jeszcze oczywiście zaraz będę jeździła na nartach. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie na takiej wysokości. Co myślisz, Patryk? No, myślę, że to dasz, ale uvidíme. No, ale horska służba tu jest. Słyszeliście, górska służba tu jest, jakby co, to mnie uratują. Także do zobaczenia. Patryk? Widziałeś, jak ja jeździłam? No, widziałam. No i co myślisz? Myślisz, że za 2 dni tak się nauczę i będę z tego samego szczytu zjeżdżała? No, myślę, że tak, że to 2 dni. Jene, kochani, Monik z podróży w Dolinie Rohacze-Spelena. Widzieliście, jak jeżdżę. No, jutro będzie lepiej, ale póki co, tak jak Wam obiecałam u góry, ugotujemy pyszną kapustnicę, czyli taki polski kapuśniak z wieprzowiny. Tu mamy, pokażę Wam zresztą, tu mamy suchą kiełbasę. A to jest co? Udziane mięso. Czyli to jest szynka po szynka, polsku. Tak. Mhm. Ziemniaki. Tu są ziemniaki, kartofle. O, to jest coś, czego kobiety nie jedzą na wiosnę, ale wiecie, jesteście na nartach, dużo kalorii spalacie, także możecie sobie pozwolić na taki pyszny smalec, to jest? Szmalec, po naszym szmalec. Z wieprzowiny. Z wieprzowiny. Mhm. Okej, okay, cebula, no to cebula i najważniejsze, kapusta kiszona. Kapusta kisła. No to kisła. 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 Dobra. Mamy jeszcze paprykę czerwoną, czosnek, sól i pieprz i oczywiście wodę, bo bez wody by zupa nam żadna nie powstała. Patryk, ty mnie nauczysz tej zupy. To jest podobne jak kapuśniak polski, prawda? Tak, jest to podobne, no a uvidíme, co z tego będzie. Najpierw damy smalec. Szmalec damy, potem cibulę, potem urobimy paprykowy zakład. Wodę. Co to jest zakład? Trochę paprykę oprażimy, potem damy kapustę i warimy.
Kochani, Monik z podróży pierwsza w życiu zrobiła kapustnicę słowacką. Ona mi się już tu gotuje, a Patryk powiedział, że zanim się tak doważy, przyniesie mi coś bardzo pysznego, które się tutaj pije tradycyjnie. O, idzie. O, Patryk, co to jest? To jest taki tradyczny napój, który się tu liżerską tradycją pije. To jest na rozgrzanie? Jest ciepły. To jest likier? Jest to wajeczny likier, a i ze smotaną. A, likier jajeczny, słyszeliście, ze śmietaną i mogę to spróbować zjeść, wypić przed kapustnicą? Można przed kapustnicą, a i po kapustnicy. Okej, no to póki co przed kapustnicą, także próbuję. Tak jak wam obiecałam, już rozmawiałam z Richardem Janosztinem, który jest tutaj zarządcą głównym, a miejsce ma z 20 kilka lat pod twoją władzą, że tak powiem, nie? No, Muzeum Moravskej dziedziny było założone w roku 1967, a otworzone pre verejnosť w roku 1975. Je prawda, że ja a moja rodzina sme tu już 20 rokov. O, rzeczywiście, ile tutaj jest tych pięknych budowli starych, bo to z XIX wieku, jak myślę. Tak, muzeum ma 5 części. Rynek Dolnooravský, Hornooravská ulica, Goralské lazy, kostol a mlynisko. No a wszystkich obiektów jest 54. O, to bardzo dużo. Niestety nie wszystkie pokażemy telewizorom, ale wy możecie tu przyjeżdżać. Od stycznia do stycznia niemal, bo w styczniu do marca, z tego co mi wcześniej powiedziałeś, są takie nocne zwiedzania dla wszystkich turystów i z Polski, i ze Słowacji, i zewsząd. I co tam się dzieje, bo też nocą, tak jak ja dzisiaj, bo jestem wieczorem, możecie Państwo spacerować tutaj wieczorami z lampionami. No, ten program w muzeum się koná już 20 roku. Je to večerná prechádzka s lampášami, potom je posedenie pri ľudovej hudbe. No a návštevníci sa dozvedajú pri prechádzke, ako Oravci žili, ako sa bývalo, aké mali technické zariadenia a podobne. No a potom je posedenie pri muzike, pri tanci i pri takom, ako sme teraz mohli vidieť. No, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam z twoją rodziną zatańczyć, bo i syn, i córka, i żona w zespole gracie razem. Jak długo? Ile to już lat trwa? No tak deti už od, jak byli v kolíske malé, tak už vtedy tancili, no a postupne nám rástli, no a teraz už tancujú. My hráme a deti tancujú. No, bardzo dobrze mi się z nimi tańczyło. Słuchajcie, ja pierwszy raz wykonywałam tańce orawskie, ale jestem w stroju orawskim. Nie byłabym sobą, jakbym nie ubrała tego stroju. Jestem totalnie ubrana i tutaj już się dowiedziałam, mam kwiatuszki lniane, bo słuchajcie, Orawa słynęła dawniej drzewie, jak to się mówi, z uprawy lnu, prawda? Je to pravda. Orava, keďže veľa sa tu zbožia neurodilo, tak ľudia pestovali ľan. A z ľanu robili plátno a z plátno farbili na modro, vznikala modrotlač a túto modrotlač potom vyvážali po celej južnej Európe, na tom aj zbohatli a dá sa povedať, že Orava v 18. a v 19. storočí mala obrovskú produkciu práve plátna i predaja i obchodu s plátnom.
Nachádzame sa v kúpeloch Lúčky, v jedných z najstarších a najzaujímavejších liečebných kúpeľov na Slovensku. Monix u nás absolvovala viacero zaujímavých procedúr. Užila si naturálny rašelínový zábal, ktorý je unikátny tým, že v ňom kombinujeme aj našu liečivú minerálnu vodu. Ďalej Monix absolvovala aj perličkovú vaňu, ktorá prehreje krásne celý organizmus a dodá telu potrebnú energiu. Okrem toho absolvovala aj parafín, ktorý prehreje hlavne krčnú chrbticu, ale aj kríže a pomáha pri problémoch chrbtice. Všetkých vás srdečne pozývame na Slovensko do kúpeľov Lúčky a pevne verím, že sa tu spolu stretneme. Monix nám odkázala, že sa sem určite vráti a tak ju tu možno navštívite aj vy. Ahoj kochani, môj kolejný deň na Słowacji. Po wczorajszych kąpielach leczniczych, po wczorajszych zabiegach na plecy dzisiaj czuję się fenomenalnie. I nie niedaleko tych kupieli Lúčky znajduje się niesamowite miejsce. Jest to zaledwie 50 km od tych kąpielisk, a jesteśmy w Różomberku, w Salaszkrainie. Jest ze mną właściciel tego uroczego, ekologicznego miejsca, gdzie i kaczki, i osiołka widziałam, i owce. A potem zobaczycie, jak będę coś szczególnego tutaj tradycyjnego wyrabiała. A jest ze mną, jak powiedziałam, Eryk. Dzień dobry, Eryk. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam to miejsce zobaczyć i podziwiać. Co tu się jeszcze dzieje? Tak u nás na Salaši je tu od výroby, od chovu oviec, od múzea, od pekárne, všetko na jednom mieste a všetko predávame na jednom mieste. No właśnie, na samym początku kupiłam te pyszne kołaczyki, bo jest to, słuchajcie, coś dla mnie bardzo nowego, a mianowicie kołaczyk ze skwarkami i orechami. Dziwne połączenie. To je také, skúšaliśmy niečo originálne, typické na Liptove sú škvarky, sú aj škvarkovo slivkové, aj škvarkovo orechové. Tak sú dvojorôzne, ale osvedčili sa. Je to novinka. Tak, to jest dla mnie wielka nowość, rzeczywiście. Też można kupić pyszne wszystkie sery, które tu wyrabiacie. Jakie to sery? Bo wiadomo, że owcze, bo jesteśmy w górach. Tak. Wszystko jest tu wyrabiane czerstwe, a wszystko, co się w ten dzień wyrobi, w ten dzień się aj preda. Także nic się nie bali, nie konzerwuje. Także wszystko. Ludzie przyjdą, a kupią zawsze czerstwe, a zawsze 100% kwalita. Kochani, czerstwe po słowacku to oczywiście świeże. Wszystko codziennie, świeżo, codziennie rano jest wyrabiane, bardzo często ręcznie, rękami, ale też maszynami. Tutaj widziałam, są solary, jest to miejsce bardzo ekologiczne. Ano, mamy tu swoje solary, swoją własną studnię, tredzi się tu na odpad, recykluje się tu, także z kuchyni idzie odpad. Sliepkam dajú vajíčka, vajíčka idú do pekárne, z pekárne ide chlebík, do reštaurácie, taký kolobeh. No tak, bo tu jest też restauracja, gdzie można te wszystkie przysmaki zjeść i poczuć z takim pięknym widokiem na Tatry tą prawdziwą słowacką kuchnię. No, w kuchyni mamy umiestnienie w masztale, także zákazníci, keď prídu do reštaurácie, także vidia do masztale, widzia jahniatka, oveczki. Także są w kontakcie z owcami. Kochani, kto z was nie zna korbacików? No każdy w Polsce zna i każdy je, ale ja miałam okazję nauczyć się z Katką i jak się je robić. To takie trudne nie jest, ale jednak trzeba tutaj się dużo napracować, żeby tyle ich zrobić, prawda? Ano, určite, určite. Ale dziewczata mamy szykowne, także wiedzia pięknie, co mają robić. No určite robia sa pareničky, ochutené syry, cesnakové, paprikové. No a všetko sa dá aj zaudiť na čerstvo, aj zaudené. Na świeżo, słuchajcie, wszystko tu jest świeże, wszystko jest ekologiczne. Ano, ano, určite, iba syr a sol, nic viac. Monix, pokażę wam, jak się robi te korbaciki. Bierze się kilka tych nitek sera i się na tym metalowym pręcie skręca. Zaraz zobaczycie, ja już to umiem, ubrałam rękawiczki, także jest wszystko bardzo, bardzo sterylnie. Jesteśmy laco w region Turiet. Áno, región Turiec, lyžiarske stredisko Snowland, Valčianska dolina.
Laco tu jest takim organizatorem tego miejsca, tu jest bardzo, bardzo dużo dzieci, bo tutaj właśnie w tej dolinie można nauczyć się od początku jeździć na nartach. Jest tutaj za nami też pyszna restauracja z regionalnymi, smakowitymi, nie tylko haluszkami brędzowymi, które oczywiście tutaj jem i się zajadam. Co jeszcze tutaj proponujesz, żeby Polacy, nasi polscy turyści przyjechali, Laco? Myslím, že ťahákom pre toto stredisko je dostatok snehovej pokrývky, dostatok zjazdových tratí, dostatok prepravných zariadení. Máme tu 5 lyžiarskych vlekov, jednu lanovú dráhu. Samozrejme je tu aj dopravníkový pás pre detičky, čiže takisto nevynechám detské ihriska, ktoré sú k dispozícii aj v zimných mesiacoch, čiže celkom určite sú vytvorené podmienky aj pre lyžiarov, aj pre nelyžiarov. Celá táto vybavenosť, samozrejme k tomu patria bufety, reštauračné zariadenia alebo reštaurácie a celá doplnková škála služieb, ktorá k tomu patrí. Słuchajcie, v takým razie je to następný ośrodek narciarský, do ktorého należy przyjechać, pojeździć na nartach, spróbować pysznej kuchni. A póki co, Monik z podróży na Słowacji, idę na sanki. Ahoj! Kochani, lubicie imprezować nocą? No każdy lubi. Ale czy wszędzie można tak długo imprezować jak tutaj? Na wielkiej raczy, na stoku, nocą, oświetlonym, gdzie jest aż 25 km zjeżdżania. Ja jechałam oczywiście trochę wolniej na nowym sprzęcie. Zresztą widzicie teraz, widzicie? Widzę, że widzicie. Nie jest to najtrudniejsze, także przyjeżdżajcie, polecam, ale słuchajcie, jest to, tak jak powiedziałam, najdłuższy zjazd, 25 km. Jesteśmy w ogóle na Wielkiej Raczy, 25 km od Zwardonia. Zwardonia, Anna. A jest ze mną Elżbieta, osoba niezastąpiona, która tu zajmuje się po prostu promocją, marketingiem i opowie wam, ile tu ludzi przyjeżdża, co tu możecie robić, do której to jest czynne i jak długo, do jakiego miesiąca. No to Ela, powiedz nam coś o tym. Áno, takže nachádzame sa na Veľkej Rači v obci Oščadnica. Máme najdlhšie zjazdovky na večerné lyžovanie na Slovensku, tak ako si už spomínala. Večerné lyžovanie máme od 17.30 do 20.30, každý deň okrem nedele. A lyžiari si tu môžu okrem skvelej lyžovačky vychutnať aj iné atrakcie, ako je napríklad jazda ratrakom alebo jazda na bobovej dráhe, ktorá je taktiež najdlhšia na Slovensku. Bobová dráha, čili bobsleje. Áno. Po polsku. Áno. Słuchajcie, Elżbieta zareklamowała, przyjeżdżajcie, ja tu na pewno wrócę, no bo nocą nie tylko można tańczyć, ale też zjeżdżać na nartach i bobslejach i w ogóle się świetnie bawić. I tak to oto piękna opowieść żylińska, bo jestem w kraju żylińskim, powoli się kończę. Monik z podróży na Słowacji w kraju żylińskim kończy swoje fantastyczne 3 dni, a Marta Zimanowa była tu super moim przewodnikiem turystycznym, bez której bym tu sobie kompletnie nie poradziła, bo pokazała mi te wszystkie piękne miejsca, które też mieliście okazję ze mną poznać, a i mam nadzieję, że tropem Monik z Posłowacji przyjedziecie i zobaczycie te urokliwe miejsca. Dziękuję, Marta, za to zaproszenie, super, było mi naprawdę bardzo miło poznać ten piękny kraj żyliński. Dziękuję. Dziękuję mi za twoją návštěvu a určitě velmi rádi ťa uvidíme so svojimi priateľmi známymi aj v letnej sezóne, protože na teba čakajú cyklistické trasy, turistické trasy, hrady, zámky, plte a ďalších strašne veľa atrakcií, ktoré je možné vidieť v našich regiónoch. Słyszycie, no właśnie, nie tylko zimą tutaj przyjeżdżam, ale też i latem. To nie jest ostatni mój pobyt, Monik z podróży na Słowacji, także obserwujcie, czekajcie i ahoj! Ahoj! Ja idę w las, już poszedł.